dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy w kolejnym ogrodzie. To już połowa letniej edycji projektu Wow Garden. Dojechaliśmy ponownie do biało-zielonego ogrodu. I już widzę tam kątem oka, że zmian jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Za chwilę Wam je pokażemy i przywitamy się z właścicielami, bo tutaj zupełnie inaczej niż w każdym innym ogrodzie mamy dwie osoby, z którymi będziemy rozmawiać i dwie będą opowiadać, jak spędzają czas w swoim ogrodzie. Co robią i kiedy robią, bo to jest bardzo ciekawa historia. Coś te huśtawki w tych ogrodach w tym roku mnie prześladują. Tu jest nowa budowla w tym ogrodzie, ale o niej za chwilę opowiem. Jak już jesteśmy w połowie tej letniej edycji, to chciałem Wam przypomnieć i powiedzieć, jeśli jeszcze nie wiecie, że projekt Wow Garden to jest taki projekt, gdzie jeździmy po ogrodach w całej Polsce. Wybraliśmy 7 ogrodów w tym roku. Odwiedziliśmy je wiosną i teraz odwiedzamy je latem. Sprawdzamy, co się zmieniło, co nowego powstało, jakie doświadczenie mają z tego okresu właściciele. A później, po tym jak skończymy jeździć, a to już niedługo, stworzymy dla Was taki jeden film, gdzie przez 2,5 minuty pokazywać będziemy różne kadry z każdego ogrodu. I pozwolimy Wam, albo zaprosimy Was do tego, abyście głosowali na najlepszy Waszym zdaniem ogród. Dostaniecie taką możliwość, a zwycięzca tego głosowania dostanie od nas statuetkę Wow Garden 2023, wybór widzów. Dodatkowo my, jako ta ekipa, która wie, jak te ogrody wyglądają z innej strony, od tak zwanego gdzieś tam, od tak zwanej podszewki, gdzie rozmawiamy jeszcze więcej z tymi właścicielami, wybierzemy nagrodę taką główną, czyli ogród Wow Garden 23, wybór kanału, czyli wybór nas. I w tym ogrodzie, który zwycięży właśnie w tym plebiscycie, nagramy odcinek finałowy. Za chwilę idziemy porozmawiać z właścicielami, ale jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zdecydowanie zachęcam Was do subskrypcji kanału. Zostawcie komentarz, czy Wam się kanał podoba i jakie macie odczucia. No i czekamy również na kciuka w górę. Sprzed huśtawki, o której się z pewnością zaraz dowiecie, bo to jest jeden z tych elementów, który się pojawił nowy w ogrodzie, idziemy się przywitać z właścicielami. Cześć, witam Was serdecznie ponownie. Witamy. Widzę, że tutaj zmian jest znowu bardzo dużo. Powiecie, jakie są największe zmiany? Słucham. Znaczy, zmian mamy dosyć sporo od No od widziałem wiosny. Już, widziałem, tak. Tutaj jako pierwsze to może przedstawimy naszą nową huśtawkę. Huśtawka ostatnio bardzo modne, bo w różnych ogrodach się pojawiły. Ja sobie po prostu marzyłam o takiej z dzieciństwa. No i to, że w kolorze białym mamy praktycznie wszystkie meble w ogrodzie, to postanowiliście, że będzie również kolor biały. Również biały. O tym, dlaczego są meble białe w ogrodzie, pewnie jeszcze zapytam, ale ja widziałem tutaj, Andrzej, coś, co to mnie powaliło na kolana prawie, że... To było też, Hubercie, tak jakby drugim takim już upragnionym tak jakby... To bardziej twoim. Tak. Tylko jakby to mówię, brakowało po prostu miejsca, no ale w to miejsce żeśmy po prostu znaleźli i udało się. Wyjawkę się żeśmy zrobili sami we własnym zakresie. Czyli idziemy, zaraz pokażemy, tak, i zaraz zapytamy. Opowiesz, jak wy to robiliście. Tak. Idziemy. Tutaj właśnie... To jest w ogóle, wspomnijmy o tym, bo to jest domek ogrodnika, tak. Ale jaki domek ogrodnika? To jest taki właśnie, żona sobie podpatrzyła na internecie, no i chcieliśmy taki sam, ale nie wiedzieliśmy, że taki nam wyjdzie jak z obrazka. Samo to wejście, słuchajcie, jest super. Tak. Idziemy obejrzeć ten domek. My we własnym zakresie żeśmy sobie pomalowali sami. Żona tutaj kolory dobrała, ja pomalowałem, troszkę zeszło, no ale efekt jest... Ile czasu zajęło malowanie? Dwa do południa i dwa po południe. Dwa do południa, tak, i dwa po południe. Najwięcej było tak jakby oklejania, bo to trzeba było... No tak, zawsze przygotowania tak, jest najwięcej. Tak, ale poszło sprawnie, wszystko udało się. To i żeśmy co? Sobie włożyli tak, żeby no, żeby po prostu... Żeby się woda, nie brudziło, tak? Żeby się nie brudziło, no i tu jest ławeczka taka do po posiedzenia. Skończonej pracy. Można sobie posiedzieć, odpocząć nawet, pomyśleć Sprawdza co. Się? Sprawdza bardzo, się? Zmieściło się wszystko, super. Co było gdzieś... Poutykane? Tak. To, co było kiedyś zagracane, to teraz jest poukładane i ma swoje miejsce. Także nawet gdy żona tam coś potrzebuje, to
to nie ma problemu, żeby tam znaleźć to, tylko wisi. Wszystko jest. Tak, tak. Super. I to właśnie tak powinno powinien wyglądać tak domek ogrodnika, bo ja byłem w środku, tak, już widziałem. To jest takie moje marzenie, że ona miała... huśtaweczkę, tak, a ty miałeś tak, domek ogrodnika. Tak, jak facet po prostu, no, jakieś narzędzie, to domek schować. Był tak jakby drugim. No i jest praktyczny, przydaje się, no i mówię, i żonie, i całej rodzinie, no bo... To super. Tylko, nie tylko... Chcieliśmy taki, no i się udało, także... Idziemy zobaczyć super. Jeszcze inne miejsca, bo macie tutaj jeszcze inne zmiany. Idziemy, słuchajcie, zobaczyć do tej części ogrodu, gdzie już była rozpoczęta budowa, ale jeszcze nie skończone. Ale teraz już mamy super przejście, tak? Wysypane kamieniem i mamy tutaj trejarzy. Widzę, że ktoś tutaj powiesił lampeczki. Czyja to sprawa? No to akurat ja sobie zapanowałam. Tak? A myślałem, że Andrzej będzie. Andrzej. Ja zakładałam, tak? No to głównie chodziło nam o to nasze... Oświetlenie w nocy, żeby to tak w nocy, bo niekiedy robimy sobie tam czy grilla, czy jakiś kociołek, no i żeby tak nie było tylko tam jasno, no i żeśmy zrobili nawet, czy dzieciaki jak biegają, żeby sobie tutaj jakoś nie uszkodziły. Tak, no to super, idziemy dalej w takim razie. Kochani, pamiętajcie, że mamy na kanale taką funkcjonalność jak Wesprzyj kanał. Co to oznacza? Oznacza to, że to jest taka subskrypcja właściwie na nowe filmy. Tak można to nazwać. Na nowe filmy tylko dla wspierających. Będą to filmy z tak zwanego backstage'u, z przygotowania tych całego naszego kanału. No i może jeszcze coś bardziej ciekawego. Jeśli macie swoje pomysły, co moglibyśmy jeszcze nagrywać właśnie dla tych, którzy wspierają nasz kanał, to czekam na wasze komentarze. W waszym ogrodzie jest bardzo dużo takich białych elementów. Skąd w ogóle pomysł na to, że będziecie robić meble w białym kolorze? Bo one wszystkie naturalnie są takie drewniane. Powiedz mi, skąd się wziął ten kolor biały? My bardzo uwielbiamy, można powiedzieć, biały kolor. U nas biały kolor pojawia się i w ogrodzie, i w domu, i... Dopasowany elewacja trochę do elewacji, tak. Samo, tak, no. Także bardzo lubimy i... Ten biały kolor tak samo odbija światło i bardzo nam to... A czy to nie jest... Rośliną, bo nawet rośliny się tak nie nagrzewają, jeżeli jest kolor biały. Tak samo jest w przypadku... Druga sprawa, dobrze się prezentują, ta zieleń się prezentuje. A czy to nie jest tak, że to jest troszeczkę gdzieś zaczerpnięte z takich angielskich ogrodów? Bo tam ja widziałem w wielu angielskich ogrodach, że ten biel się gdzieś tam pojawiał. Byłam właśnie w Anglii, więc chyba to tak troszkę... I takie zestawienie hortensji właśnie z takimi białymi meblami, to ja mam w pamięci właśnie, że to gdzieś tam się pojawia. Tak. Ja mam jeszcze coś takiego, słuchajcie, bo nie spotkałem się w ogrodach z czymś takim jak matecznik. Tutaj za naszymi plecami jest wasz matecznik. Co to dokładnie jest, to zaraz o tym opowiemy i zobaczycie. Moi drodzy, przyszliśmy w takie miejsce za białym płotkiem, którym ja jestem zauroczony. To jest matecznik. Matecznik tych roślin, które pozostały z ogrodu. Jest tu mnóstwo doniczek, w których posadzone są rośliny, te, które rozmnażacie. Ogrodu, tak. Dlaczego tak? Po prostu już robiliśmy, czy rozsadzanie było, czy hortensje na przykład, jak żeśmy przycinali. Wsadzaliśmy też tobry w ziemię, no i to się zaczęło ukorzeniać. I tak z żoną myślimy, no będzie na następne miejsce. I tak się no, zaczęło. No gdzie to miejsce? Bo ja już nie widzę, żebyście mogli sadzać. I tak właśnie... Ale rozdajecie trochę tych roślin? Tak, część znajomym dajemy, część w rodzinie. Każdy nas tak jakby prosi, bo mówi, wy macie jakąś tam rękę do tego. Wam się udaje, ja wsadziłam, mi się nie udaje. Czyli nie trzeba wszystkiego kupować, nie jak trzeba, już macie część roślin, to spokojnie przez rok, dwa możecie sobie rozmnożyć na kolejne rabaty. Tak, cieszy, bo to daje nam satysfakcję tak samo, bo to się rozmnaża, wychodzi nam to i człowiek tak jest dumny, że to no, natura tak jakoś łaskawie nam... Jeżeli jakaś jakiś gatunek nam się bardzo podobał, to chcieliśmy po prostu mieć jego więcej. Głównie mamy werbenę. I stąd się to właśnie głównie mamy werbenę, bo werbena tak jakby jest no, taka miododajna. Jest i przyciąga mnóstwo owadów, Mnóstwo owadów. I rano, jak ja niekiedy sobie tak wstaję rano, piąta godzina to dla mnie jest taka godzina no, cudowna, powiedzmy. Do pracy. Do pracy, akurat, tak. Bo wtedy pracuję w ogrodzie. Piję sobie kawę i przechodzę, jak przechodzę koło tych roślin, to po prostu człowiek
no dostaję takiego, nawet chcę to kawę już kończyć. Na cały dzień. Tak, chcę to kawę kończyć i iść pracować. I ta werbena, i ta werbena właśnie nam daje takiego no, takiego powera. Takiego powera, bo to wszystko jest takie, mówię, no wyeksponowane, te owady, wszystko jest, no cieszy po prostu. Człowiek niekiedy. Super, więc można sobie nawet zrobić ogródek z rozsad, bo tutaj właściwie tak jest i też super wygląda. Roboty w tym ogrodzie jest sporo, bo widzę i tak naprawdę musicie jakoś podzielić tą pracę. Wiem, że normalnie pracujecie, a jak pracujecie w ogrodzie? Bo słyszałem, że na zmiany również w ogrodzie pracujecie. Tak, jak to wygląda? Pracujemy ogólnie w systemie czterobrygadowym, więc jeżeli męża nie ma, to ja wtedy powiedzmy gotuję i przychodzę sobie do ogrodu i tam dopieszczam, czy planuję. Tak. Co ja mam zrobić? Natomiast jak mnie nie ma... A jak ty wracasz z pracy, to... To wtedy... Jem obiad, dzieciaków tam ogarnę, no i czmycham do ogródka, nie? I ile godzin dziennie wam na przykład tak łącznie zajmuje praca w tym ogrodzie? Jeżeli mamy dni wolne, bo tak się zdarza, że ja jestem na przykład przed trzecią zmianą, żona ma znowu po trzeciej zmianie wolne, to razem potrafimy spędzić no, cały dzień w tym ogrodzie. No niekiedy 4, 5, 6 godzin, prawda? No nawet więcej. Nawet cały dzień. Moi drodzy, Andrzej z Marzeną pobiegli zrywać rośliny, bo jak przystało na każdy odcinek z tej letniej edycji, będę robił bukiet za 0 zł. Już się nie mogę doczekać, co mi przyniosą, a ja później dobiorę do tego jeszcze trochę roślin i stworzymy wspólnie jakiś piękny bukiet. Podglądam, już się nie mogę doczekać, co oni wybrali. Już idę tam na przygotowane miejsce do tego, żeby zrobić bukiet. Kto wie, może sobie 2 bukiety, bo widziałem, że narwali bardzo dużo rzeczy. Idą z roślinami, już się zastanawiam, czy nie zrobię 2 bukiety z tych roślin. Słuchajcie, dajcie je tutaj, bo jest ich mnóstwo. Nawet żeśmy się nie spodziewali, że tyle różnych odmian i gatunków chyba jest. Chyba przez to, że we dwoje, bo tak jedno to by... Tak, jak jedno to by mniej zrywało. Ale ja teraz łapię zasekator i uciekam, może coś jeszcze do tego dobiorę i robimy bukiet. Słuchajcie, podwójna obsada w zbieraniu roślin na bukiet, więc ja już zdecydowałem, że chyba zrobię 2 bukiety. Zobaczcie, ile różnych roślin. Ja dorwałem skromniutko irgę i trawę, o której wspominałem już wcześniej, wydmuszczycę pieskową i z tego zrobię 2 bukiety. Niech będzie, podwójna obsada, więc 2 bukiety. Zobaczcie, ile tych dobrodziejstw tutaj w tym ogrodzie jest. Zabieram się już do roboty. To co? Działamy. Postanowiłem zrobić 2 bukiety, więc 2 bukiety robię. Marzena mi pomoże. Słuchaj, zrobimy taki bukiet, który jest wysokim bukietem, więc na początek dam taki duży element, który jest pionowym elementem. Dodamy różnych takich wystających, a na dole zrobimy taką masę dużych kwiatów, więc hortensja ta ogrodowa będzie mi potrzebna i troszeczkę takich przewieszających się kwiatów lub na przykład ta irga będzie... Myślę, że odpowiednia. Ja tu słuchajcie, zobaczcie, jak można zrobić taką troszeczkę inną formę traw. Jest mi potrzebna trawa, która jest mniej rozłożysta, więc ja ją tutaj trochę szczygę. Czasami na moich kursach florystycznych niektórzy się śmieją, że ja to powinienem uczyć fryzjerstwa, bo wszystko przycinam. Ale zobaczcie, jaki piękny pokrój się stworzył do takiego pionowego bukietu. Dobra, hortensja. Hortensja, dobrze by było, żeby była lekko zaparzona, zobaczcie. Wkładam ją tutaj w dół. Mogę te irgi? O, irga. Irga to też jest super roślina, którą możemy włożyć właśnie do bukietu, żeby, zobaczcie, tworzyła taki pion razem na przykład z tym miskantem. Już super wygląda, jako dekoracja na przykład jednego kwiatu, no ale na tym nie poprzestanę. Mamy następną hortensję. Co tu możemy jeszcze dobrać? Coś drobnego. O, takie elementy drobne.
Tu mamy szałwię, lekko przekwitnięta już, ale ona super, super się sprawdzi. Zobaczcie tutaj na sam dół. Oczywiście musimy obrać ją. Oczy powybijam taką dużą. O, dobra. To jest co, jakbyśmy dali tu jeszcze ostróżkę, bo widziałem, że ostróżkę tą niebieską urwaliście. To też się fajnie sprawdzi. I da nam tutaj taki dodatkowy pion. Trochę koloru. O, ostróżka super, ta duża. Ta duża. Dobrałam. Ta duża, ją tutaj sobie troszeczkę obiorę, tą zmniejszę. Słowa asystentka. Zobaczcie, daję tutaj na pion. Drugą w drugą stronę. Zawsze można sobie skrócić. I na boczek. I na boczek. Drugą powtarzamy. W takich bukietach zawsze jest problem z utrzymaniem tego pionu, ale damy radę tutaj. Co my tu mamy jeszcze? Troszeczkę tej szałwi. Przydałoby nam się tutaj jeszcze od dołu coś dołożyć, więc może damy może tego rozchodnika jeszcze. Zobaczcie, robię tutaj bazę o rozchodnika. I z drugiej strony. I tworzy nam się taki kaskadowy bukiet. Wysoki, zupełnie inne niż do tej pory były. Tutaj jeszcze coś dołożymy. Mamy jeszcze ostróżkę albo coś takiego cienkiego. O, mamy tą jeszcze. Zobaczcie, z drugiej strony. Ona nam zamknie kształt tego bukietu tutaj. Dodamy małych elementów od dołu. I prosty bukiet, właściwie z dwóch hortensji w pionie, już gotowy. Zaraz będę wiązał i zabieram się za drugi bukiet. Bukiet zrobiony, związany, podcięty, można wręczać go komu? Wręczam go Marzenie, proszę. Prosto do wazonu, a ja za chwilę robię kolejny bukiet. Słuchajcie, drugi bukiet, więc stwierdziłem, że muszę dorwać jeszcze coś, bo dorwałem tylko właśnie do jednego bukietu. Zobaczcie, jakie piękne kolory ma już ta lekko przekwitająca szałwia. Szczególnie w tej złotej godzinie, jak przy zachodzącym słońcu. Od bordowego po fiolety, nawet jakieś takie szarości. Sama w sobie jest piękna, więc użyję jej do kolejnego bukietu. No dobrze, do kolejnego bukietu mamy jako główną roślinę hortensję. I bardzo bym Cię prosił tutaj o obranie tych reszty z tych liści. Hortensja, już Wam wspominałem, właściwie w każdym z tych bukietów, które robię, używam hortensji, bo to w sumie to taka królowa polskich ogrodów hortensja, ale w różnej odmianie. Tutaj mamy piękną odmianę. Jeśli chcecie się dowiedzieć w ogóle, jak rozmnażać hortensję, to już dziś mogę Wam powiedzieć, że z tego ogrodu będzie kolejny odcinek również o tym, jak rozmnażać właśnie hortensję. Super, jedziemy. Jeżówka mi jest potrzebna jeszcze i wszystkie te inne dodatki, które tutaj włożymy. Tym razem będzie bukiet bardziej w klasycznej formie, ale taki lekko przestrzenny, z dużą ilością właśnie takiej szałwi, która będzie gdzieś tutaj fajnie wychodzić. Taki bardzo polnołąkowy bukiet, mimo tego, że jesteśmy w ogrodzie takim bardziej eleganckim niż super łąkowym. Ale zobaczcie, jak te jeżówki tutaj, jak je włożymy lekko niżej, będą super wyglądać. O. Tylko podetnę. Pamiętajcie, że liście trzeba te dolne obrywać, żeby tutaj nie gniły gdzieś, bo to zawsze źle wpływa na świeżość bukietu. Hortensji jeszcze potrzebujemy. I dużo szałwi oraz tych trawek, które tam dorwałem. O, ta hortensja jest super. Podasz mi tą trawę, to o, ta rozplenicę, którą urwaliście. I wydmuszycę piaskową, te kłosy takie same. O, wydmuszyca, słuchajcie, to zdecydowanie zazwyczaj na końcu trzeba byłoby ją wkładać. Można ją włożyć od góry tak, żeby stworzyła lekki tylko taki poziom troszeczkę powyżej tych roślin. Mamy jeszcze hortensję? Mamy. A jeszcze te hortensje potrzebuję. I dużo szałwi.
mamy. Słuchajcie, tak jak Marzena wykorzystuje narzędzie Worksa do tworzenia tych pięknych rzeźb z roślin, tak Andrzej powiedział, że musi nam pokazać, co zrobił z tymi światłami z Nowodworskiego. I już czekamy, aż się trochę ściemni i zaraz będziemy oglądać. Tymczasem robimy bukiet. Muszę się postarać, żeby mi znowu ktoś nie napisał, że zrobiłem wiecheć. Ale ja lubię wiechcie, więc no po prostu. Wjechać z takimi dodatkami już słomkowymi. Jeszcze hortensje, jeszcze werbenka. O. Wykorzystamy wszystkie te rośliny. A co? Hortensja. I dodajemy całą resztę. Słuchajcie, ja już mój wiecheć kończę. Myślę, że mogę zakończyć. Dajcie znać, który z tych bukietów podoba wam się bardziej. Czy taki okrągły rozszczepaniec, czy bardziej taki wysoki, którego możecie wstawić w jakiś wyższy wazon. A tobie, który się podoba bardziej? Mnie chyba ten akurat. Ten? Tak. Ten, bo ty lubisz pewnie te szałwie, bo tu szałwie jest mnóstwo. Hortensje, tak, to są moje ulubione. Okej, ale tamten jest inny i ten jest inny. Oczywiście piękne są obydwa, tylko że akurat ten. Ten bardziej. No to jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie. Ja szybciutko podcinam, bo podcięcie jest równie ważne. Pamiętajcie, żeby ostrym narzędziem ściąć je mniej więcej na równo, dobrze związać i do wody, do wazon. Moi drodzy, wiążę odpowiednio, porządnie, mocno, tak żeby fajnie się trzymały rośliny. A sztukę takich układania bukietów i w ogóle kompozycji możecie się również nauczyć u mnie na kursach online. Jakby ktoś chciał, zapraszam na moją stronę. Tam możecie wybrać sobie któryś z kursów online. No i chociaż troszeczkę poduczyć się, jak układać takie i inne bukiety. Mówiłem, że Andrzej się przygotował do tego, żeby wyeksponować lampy od Nowodworskiego, więc podpięte są wszystkie w jednym rzędzie i uwaga, zapalane na pilota. Efekt jest naprawdę super. Andrzej mówi, że sąsiedzi się przyglądają, że tak ekstra można zrobić te lampy i świetnie wyglądają właśnie pomiędzy tymi hortensjami i rozplenicami. Z tego ogrodu to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się ogród podobał. No i czekajcie na ten film, który połączy wszystkie ogrody i wtedy będziecie mogli głosować na swój Wow Garden 2023.